Kiedy dziecko jest malutkie, idzie do rodziców i się pyta, dobrze zrobiłem czy źle? I rodzice mówią, dobrze, spełniłeś moje oczekiwanie i dziecko jest zadowolone, bo spełniło oczekiwanie rodzica, więc jest szczęśliwe, bo spełnione. No ale całe życie nie jesteśmy dziećmi. Przychodzi wiek 20 lat i człowiek emigruje z domu. No i teraz kogo ja spytam? Mama, słuchaj, dobrze tu nagrywamy, dobrze gadam? Czy źle? Kogo ja spytam? Czy moje życie w dobrym kierunku się toczy, czy w złym? Otóż Jezus Chrystus, żeby wiedząc, że Jego życie dobrze się rozwija, czy nie, On wszystko badał z Pismem Świętym. Co chwilę, jak refren jest napisane, żeby się spełniły słowa Pisma. Widzimy także Matkę Bożą, Maryję, która na przykład cytuje zdanie z Księgi Rodzaju i to całe zdanie. Tak, i to nawet Faraona. Albo kiedy idzie do Elżbiety, nagle Elżbieta mówi jej tekst z Księgi Judyty. Albo tekst z Księgi Sędziów. O, życie byłoby ślepe, gdyby nie Pismo Święte. Więc zapraszam Was na Jasnogórskie Dni Skupienia, które w tym roku są pod hasłem Serce pełne słowa. Bo co sprawia, że moje życie jest spełnione? Pełny mózg informacji? Pełna lodówka w domu? Czy pełny portfel pieniędzy? Co sprawia, że mówisz, moje życie jest spełnione? To, że spełniam Słowo Boże. I o tym w tegorocznych Jasnogórskich Dniach Skupienia. Zapraszam na Jasną Górę.